Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani na tę rozmowę, którą pozwolę sobie zacząć od kilku fragmentów, które znalazłem na Pani temat w internecie. Ironia, dosadność i cięty język. Manuela Gretkowska, cięty język, ostre riposty i stanowczy stosunek do wszystkiego, czego tylko się da. Ostry, cięty język, jak to u Gretkowskiej. Manuela Gretkowska nie przebiera w słowach. Znakiem rozpoznawczym znanej pisarki i działaczki na rzecz praw kobiet Manueli Gretkowskiej jest cięty język i już nieraz naraziła się przez to wielu środowiskom. Wielokrotnie pojawia się tutaj takie połączenie cięty język i ono jest poniekąd do Pani przypisane, ale ja bym chciał zapytać, jak to wygląda z Pani perspektywy. Czy Pani o swoim języku również tak myśli? Mam nadzieję, że to, co mówię, jest precyzyjne, w miarę zrozumiałe i dotykające sedna sprawy. Skąd ochota na takie rozmowy? Ja wiem, że w Polsce nie mieliśmy oświecenia, nie mieliśmy, nawet mieszczaństwa nie mieliśmy. Nie mamy inteligencji i nie mieliśmy. Kiedy się słucha francuskiej telewizji czy radia, kiedy ludzie wymieniają myśli, a nie atmosferę, po prostu mi szkoda czasu i życia na gołosłowie. To jest szermierka, tusze dotknięty, odparowanie. No po to się ludzie spotykają i rozmawiają. A nie ma może salonów, ale po to jest wymiana myśli. Powinna być to wymiana myśli. Tak sądzę. Ale nie ma Pani takiego wrażenia, że odbiór jest oceniany jednoznacznie jako wulgarny? A co mnie to obchodzi, jeżeli ktoś ma kapustę w głowie i tylko się zatrzymuje na powierzchni słowa, a nie rozumie sensu? Nieraz puenta może być dosadna i inna nie pasuje, ale to tak jak w sztuce bym powiedziała, jestem malarzem i nie będę używała czarnego. Impresjoniści chyba tak mówili. Mhm. Ale ta barwa istnieje, węgiel jest czarny. Jestem człowiekiem słowa i używam wszystkich słów. Tak jakbym nie używała światłocienia. Właśnie jeżeli się używa nieraz dosadnego słowa przy dość dużym wyrafinowaniu, powiedzmy, erudycji, to podbija, a nieraz trafia w dziesiątkę. Więc o czym my mówimy? Mamy siedzieć i opowiadać takie bzdury, jak się słucha, tony papieru toaletowego z głowy. Po co to? Ja nie jestem w stanie się zatrzymać na tekście, jak czytam czy oglądam, który nie błyszczy. Książka nie musi, to jest zupełnie inna sfera wypowiedzi, ale publicystyka no, to nie jest skrypt do nauki dla studentów, gdzie można umrzeć z nudów, ale trzeba wyryć. Strasznie Gombrowicz miał chyba rację z tym wszystkim. O niedojrzałości teraz to najlepiej widzimy, że to jest na poziomie takiego no, podstawówki liceum. A powiedzenie czegoś spoza kanonu jest kompletnie niezrozumiałe. Bawienie się słowami, bawienie się kontekstem, skojarzeniami. Jak można, jak ziemi ludzie nie rozumieją? Także ja się cieszę, że mam swoich czytelników, a jak ktoś nie kuma, nie rozumie albo kogoś to obraża, no to jego sprawa. Czyli bliskie jest Pani pewnie to, co powiedziała Olga Tokarczuk i co zresztą napisała, że umieramy trochę na literalizm, na traktowanie świata dosłownie. Gdyby jeszcze dosłownie ktoś traktował świat, to byłoby pięknie, bo miałby instrukcję literalnie obsługiwać świat. Ale to jest brak jakiegokolwiek nawet dostępu do litery, myślenia abstrakcyjnego, umiejętności czytania, rozumienia sensu literalnie. To archiwista może literalnie. Ludzie sensu nie kumają. 40% nie rozumie wiadomości. Próbuję tak znaleźć. Może nie ma co szukać. Czyli to by była Pani rada. Nie szukajmy. Nie pytajmy. Nie twórzmy tam sieci. Bo to jest ciągle ręka w nocniku, ale nie chcemy mieć ręki w nocniku, tylko ani pokazywać faka z tego nocnika, tylko żeby nam plaskano. No to nie pytajmy, skąd to się wzięło. To może zapytajmy o to. Dokąd to idzie? Dokąd to zmierza? Co z tym zrobić w takim razie? Wie pan co, nie będę się odważała mówienia, dokąd to idzie, dokąd zmierza, skoro żyłam w tym i nie wiedziałam, dokąd to zmierza. No, ostatnio jak się zabawiłam faworytami, bo są bardzo krótkie dialogi, bardzo dosadne, bo to była Polska, Francja, to nie było różnicy w kulturze XVIII-wiecznej. XVIII wiek to właściwie jest początek nowożytności i to, co stworzyła Francja, rozmowy salonowe, które nie muszą, mogą być błahe, ale nie są głupie. I to jest ładne. Nie mówię już o dowcipach, bo
uważam humor za najwyższy poziom inteligencji, a stand-up za współczesnych filozofów. To jest absolutnie dobry stand-up, to jest jak dawniej sofiści, którzy wyciągają prawdę, tylko nie pytaniami, ale właśnie zderzeniem, kontrastem, parodią, ironią. Żeby być ironicznym, to trzeba mieć jak dron ogląd rzeczywistości, się jeszcze jak dron zbić ponadto. Czyli przydałaby się nam taka szermierka, ironia, takim, żeby ostrym cięciem czasami pokazać, o co nam tak naprawdę chodzi, nawet jeżeli zaboli. Problem polega też na tym, że w tym kraju, mówię specjalnie w tym kraju, bo to się od razu sytuuje na pozycję migranta, jest taki paragraf, który zamyka wszystkim usta obraza uczuć religijnych. Uczuć nie można obrazić. Nie można. Boga nie wiem, czy istnieje. Ale to jest taki knebel, który u samego, jak gdyby, takiego początku swobody myślenia. Nie mamy swobody myślenia. Im poważniej, im uroczyściej, tym mądrzej. Dlatego mówię o stand-uperach najlepszych, że to nie musi być właśnie mądrze, poważnie i nudnie, tylko może być w ten sposób. To czego się chwycić? Siebie. Siebie. Czego się chwycać? Siebie po prostu. Świat jest otwarty, wiedza jest, nigdy nie było. Zamiast dostępu do tej wiedzy, ludzie nie mają nawet dostępu do własnego mózgu. To jest problem, bo świat jest wszędzie, ma się dostęp do wszystkiego. I coś takiego jak to był mój cały świat w liceum. Więcej książek nie miałam dostępu. Mamy wszystko. Całe biblioteki świata są dostępne. Co za problem. No tak, no to rzeczywiście jest jakiś pomysł, ale wydaje mi się, że jest też kilka takich kwestii, które należałoby przedyskutować społecznie, bo żyjemy w jakimś społeczeństwie, prawda? I teraz znowu o języku trochę chciałbym porozmawiać i o kwestiach społecznych, a szczególnie o jednej, która, przyznam szczerze, bardzo mnie męczy, ponieważ jako ten, który zajmuje się kulturą języka, jestem o to bardzo często pytany. Co z tymi feminatywami? I czemu to jest taki gorący temat? I wtedy ja odpowiadam, że to wcale nie jest gorący temat tu i teraz, tylko ta dyskusja trwa od przynajmniej 100 lat, a przynajmniej 100 ileś lat temu mamy pierwsze ślady zachowane w pismach, na przykład w poradniku językowym. We własnym kręgu wiemy, jak to wygląda, jakie są procesy, żeby to weszło w język, jak rola edukacji w tym. A więc z kim mamy dyskutować, jak tu się nie szanuje? Chcemy rozmawiać o falbankach, jak nie mamy sukienki. Jak się zabiera podstawowe prawa kobietom, edukacji, a my o tej końcówce chcemy dolepić tą końcówkę do tego gówna? A mi się tak jest bardzo dobrze, bo mimo to, dzięki tej fali poprawianiu, która była jeszcze wcześniej, ludzie zaczynają jeszcze za PO, kiedy była ministra, a ludzie zaczynają identyfikować się i z formacją polityczną, i poziomem intelektualnym używając tych końcówek. Więc to tak jak poszedłem, będzie niedługo brzmiało, jeżeli się nie używa tych żeńskich końcówek. Możesz mówić poszłem, możesz, no ale to wydaje świadectwo o sobie. Tak uważam. To też nie było mi łatwo, bo się śmiałam, że jak usłyszałam pierwszy raz chirurżka, to miałam wrażenie, że to zderzenie chirurga z wróżką. Ale powiedzenie tego kilka razy, chirurżka nawet jest pięknym słowem w porównaniu do pani chirurg. Język jest gestykulacją mentalu. Gestykulacją słowem, ale mentalu. Jak powiedziałam chirurżka, ale jak pomyślę o wszystkich znanych mi chirurżkach, zgnojonych przez chirurgów, to jest tak patriarchalny zawód. I dziewczyny uciekają z tego, nawet jak są lepsze od facetów. A może to też są kulisy drugiej strony, dlaczego tak to jest. To śmieszy, pilotka, to jest czapka, a górniczka, czemu nie ma górniczek. To są śmiechy, dowcipy, tak jak, no to takie gówniarskie. Jak z seksualności te dowcipy na poziomie kibla. Mhm. Czy gdy pisze pani o seksie, o erotyce, czy doskwiera pani ten
gorset polszczyzny? Czy w ogóle polszczyzna właśnie jest, nie wiem, niewydolna? Tak się bardzo Nie. często o niej mówi. Nie, to nie jest prawda, wydaje mi się. Problem nie jest w słownictwie. A słownictwo jak słownictwo polskie. Nie, nie. Problem jest w sposobie mówienia o tym i kto mówi. A jeśli popatrzymy na literaturę polską, taka dyskusja się wiązała w internecie. Agnieszka Holland brała w tym udział i Denel. I obserwowałam to z boku. Jakiś dziaders zaatakował młodą dziewczynę, bo on wie lepiej o aborcji w ogóle i on tu... I była dyskusja. Wynikało z tej dyskusji, że na literaturę potem zeszliśmy. Tak naprawdę Agnieszka zaatakowała, że w ten sposób pogardliwy o kobietach to można by usunąć pół literatury polskiej. Chłasko, Twardoch, już zapomniałam nazwisko, ale to jest prawda. To jest prawda. To nie jest problem w pisaniu scen erotycznych, problem w osobach, które to piszą. Jeżeli pisze to się z pozycji takiego, Chłasko był biseksem, bał się kobiet, a tak naprawdę i spełnienie raczej znajdował z mężczyznami. A więc tam była taka pogarda, uważam, nieprawdziwa, pogarda ze strachu, a nie z poniżenia. I jeżeli w ten sposób piszemy, i Redyński, no to trudno mówić dla mnie, że to jest rozmowa o seksualności, o scenach erotycznych, bo w tym nie ma... W tym jest taka jedna droga po prostu, pogardy, poczucia wyższości, z poczucia niższości, nie wiem jakiego różnego, że jestem chłopaczkiem, dzieciakiem, czegoś nie rozumiem albo się boję. Żeby przeżywać erotyzm w pełni, to trzeba być istotą erotyczną, tak mi się wydaje, patrząc na literaturę światową. W jedną albo w drugą stronę to różne mogą być rzeczy, ale mieć ten napęd, który jest z ciekawości i zmysłowości, a nie ze strachu. I dlatego z tych ograniczeń, o których powiedziałam, jest taki problem w polskiej literaturze z erotyzmem, ale nie ze słownictwa. Proszę mi wierzyć, kiedy pisałam Faworyty, bo to jest najnowsze, i tam się na okrąg było pieprzem, bo ci ludzie mieli 20 parę lat, król był bardzo młody, jego kochanki były nieziemsko bogate. No, to byli tak bogaci ludzie, właściciele pół Polski, i mieli 20 parę lat i nic do roboty. Więc głównie się, a jeszcze w dodatku było rokoko francuskie, w którym oni żyli. W związku z czym to się wszystko przewalało i było bardzo pikantne i musiałam o tym pisać w taki sposób, sytuując się w tamtej epoce, a że uwielbiam XVIII wiek francuski, więc było mi łatwiej i znam to słownictwo. Nie znaczy, że tłumaczyłam, bo nie ma tłumaczeń, ale nie widziałam trudności językowych. Proszę mi wierzyć. Ani w sytuacji, jak zaaranżować to, ani jak to wyrazić. Mam nadzieję, że jak coś się kiedyś ruszy mentalnie i pozycja kobiet i prawa, to też będzie językowo bardziej naturalnie, ale to, co się dzieje teraz, nawet jeśli to jest efemeryczne z różnych powodów, też odcisnęło swoje piętno. Czyli jakaś nadzieja jest. No, jako matka głupich tak. No, pewno. Uczepiłbym się tej nadziei, nawet w tym, żeby być głupim. Może, tak, właśnie, tak. Może właśnie to też głupota jest nadzieją naszą, jaka nadzieja jest głupotą, bo głupota daje tą wolność, swobodę i brak obaw. Absolutnie tak. Wiele rzeczy zrobiłam w życiu z głupoty. Nigdy bym na trzeźwo, w cudzysłowie, czyli na rozsądek, tego nie zrobiła. Głupota jest wielką, wielką zaletą w kraju, gdzie brak mądrości. Głupota może być także dystansem, prawda? Absolutnie. Zdrowym. Tak, nawet nieuświadomioną ironią, może niewolnością. Zresztą z drugiej strony pomyślałem sobie, że kiedy pojawia się etykieta głupoty? Kiedy ktoś etykietuje czyjeś zachowanie? Więc sami siebie, nawet gdybyśmy pozwolili sobie pofolgować, nawet w ramach głupoty, to byśmy tego głupotą chyba nie nazwali. Nie, oczywiście. Może to też daje taką wolność. Byśmy sobie nadali tytuły doktor habilitowany, prezes. Prezes głupoty. Ja bardzo chętnie bym był takim prezesem głupoty. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, żeby współdzielić to stanowisko. Tak, to byłoby parytet. Tak, byłoby prezeska głupoty i prezes głupoty, gdybyśmy dawali świadectwo takiego, tego, czego byśmy oczekiwali. Pierwszy parytet w Polsce głupoty, w głupocie. Tak. Ja bardzo chętnie, ja się na to piszę. Chciałbym panią jeszcze zapytać,
Znowu o język, ale język prywatny. Taki język, który, z którym spotyka się Pani od rana do wieczora, może jeszcze trochę dłużej. Czy bliższa jest Pani metafora języka jako partnera, jako odrębnego bytu, bo taka metafora przecież funkcjonuje, czy raczej narzędzia, a może jest to jednak wymienne? Są dwie różne kwestie. Jest taka książka Tomka Sikory, on chyba jest, jeszcze nie jest profesorem na UJ-cie. Wpływ halucynogenów na świadomość, chyba taki tytuł. On ma niesamowitą erudycję i to w kilku kulturach, hinduskiej, hebrajskiej, niemieckiej, słowiańskiej też. I doświadczenie takie, to jest cała szkoła językowa. Oj, próbuję być jasna i klarowna. Powiem wniosek Tomka Sikory, naukowy. I wydaje mi się, że to wejdzie do humanistyki za jakiś czas. On na bardzo głębokich strukturach językowych pracował. Takich na pograniczu świadomości i nieświadomości, za pomocą tych samych środków, które używali ludzie żyjący na tym obszarze, w tej kulturze hinduskiej na przykład. Doszedł do wniosku, i to popierał badaniami antropologów niemieckich, że to dla mnie jest fascynujące. Mantra, która nie ma sensu, bo nie ma sensu, słowa bardzo często. Mi się przypisuje, że tam om to znaczy to i to, ale to nie ma sensu w takim znaczeniu naszym. Że rytuały i mantra są, najpierw jest rytuał, nie ma jeszcze języka. A cokolwiek byśmy nazwali, czy to jakiś australopitek, czy coś. Nie ma jeszcze języka z powodów fizjologicznych. Jest rytuał. Na ten rytuał nakładają się zgłoski, które nie mają sensu, ale jak gdyby spajają ten rytuał. I to są pierwsze, jak gdyby, fonemy, które pojawiają się w historii ludzkości. One muszą być po kolei, to ma całą strukturę, nie można w ten sposób i ani w inny. I sam język, dla mnie to jest też fajne, że moim zdaniem to jest, jeżeli byśmy, psychoanaliza do tego doszła, mamy prawą półkulę i lewą, a lewa jest gadatliwa, a prawa jest, nie ma. I za pomocą słowa, czyli bo psychoanaliza polega na gadaniu, tego wcześniej nie było, jak gdyby rozsypujemy, wchodzimy w tą niemą część języka, głowy, która produkuje emocje. Więc jak gdyby sami siebie objaśniamy tą nieświadomą, ciemną stronę księżyca. W grupach społecznych to był szaman. Zawsze to był wyrzutek, biseksualny, samotny bardzo często. To jest postać artysty współczesnego i w Europie i tak dalej. Szaman zbierał nieświadomość grupy jak kurz, przetwarzał to w pieśni, przetwarzał w rytuały, opowiadał grupę z jej samej, no bo ci ludzie nie mieli czasu ani nie mieli talentu do tego, czym innym się zajmowali, łupaniem kamienia na przykład. I zawsze ten język jest tworzony w kontakcie z grupą, ale na jej nieświadomości. Jak gdyby tą pierwszą lutnią cytrą była nieświadomość grupy. Nie twierdzę, że szaman jest istotą całkiem świadomą. On ma talent do przetwarzania, jak poeta, ale niekoniecznie rozumie to wszystko. I czym dla mnie jest język? Doskonale wiem, że można funkcjonować poza językiem. I poza językiem nie w sensie, że jestem, nie umiem języka albo nie umiem pisać, ale nie rozumiem, że jak się nie rozumie języka, ale nie, że jest obcokrajowiec, że mamy takie struktury w mózgu, że się funkcjonuje fantastycznie bez słowa, bez pojęć i ten świat wygląda zupełnie inaczej. To, że się pojawia słowo, to jest zupełnie inny świat. Ja nie twierdzę, że ten świat jest prawdziwy. Myślę, że jest konstruktem jakiegoś rodzaju. Myślę, że jest przemocą na naturze. I to jest bardzo fajna gra przemocy na naturze, bo to jest przemoc nad tym instynktem i pełnią świadomości. A zarazem, tak jak Molière, który umarł na scenie, choroba, która dzięki chorobie żyjemy. Ja mam bardzo popieprzony mózg, ja to teraz wiem, co ja mam. Mam 3 schorzenia naraz.
W związku z tym potrafię nieraz obserwować, jak ten umysł pracuje. Takie mam dosyć nietypowe. Dysleksja jest typowa, prozopagnozja, niepoznawanie twarzy i epilepsja skroniowa. Epilepsja skroniowa polega na tym, że nie ma ataków. Tam są jakieś uszkodzenia. Ale dzięki temu, tym uszkodzeniom, ja widzę język tak jak Leśmian, Tuwim, dla których polski był drugim językiem. Dla mnie nie jest oczywistością. Żaden język, bardzo mi trudno się było nauczyć języka obcego, bardzo. A mój polski nie jest dla mnie oczywistością, bo ja widzę jego konstrukcję, ale nie w sensie, że jestem gramatykiem i skończyłam polonistykę. Nie, mówię niegramatycznie, ortograficznie piszę. Natomiast potrafi wyjść obok przez różne sprawy, które mam w mózgu. Ja nie uważam tego za schorzenia, bo mam wielkie przewagi językowe dzięki temu i emocjonalne. Nie uważam tego za kalectwo, ani dysleksja, ani prozopagnozja, ani tego. W związku z czym dla mnie język jest... Trudno mi się porozumieć temat języka, bo z innej strony na to patrzę i wiem, że język nie jest potrzebny do funkcjonowania, ani nawet do myślenia. Bo miałam takie doświadczenia różnego rodzaju, że bez słów, bez języka myślałam w różnych sytuacjach. To jest zupełnie inne myślenie, takie bardziej całościowe. Mnie fascynuje pierwszy język ludzkości. To się rekonstruuje, ale jak to jest niesamowite, powrót do tych takich wspólnych pierwszych dźwięków. Jak to mogło wyglądać? To jest niesamowicie ciekawe. Nie wiem, czy pani zna teorię Dunbara, który mówił, że to jest iskanie się na odległość. Jest. Prawda? Ale... Mało tego, on stwierdził, że pierwszym takim aktem mowy to jest plotka, właśnie wracając do naszych brukowców, tak żebyśmy mogli utrzymać stado i każdy o każdym coś wiedział w ramach łączących nas relacji. Że ja bym mógł spotkać się z panią i porozmawiać jeszcze o kimś innym. Wtedy już wiemy, co słuchać u tej trzeciej osoby i nie musimy się z nią spotykać. W związku z tych dużych grupach, tak, to było korzystne. To jest wymiana. Ja tak mam podejście bardziej sakralne do języka jednak, tak mi się wydaje. Ale to jedna z teorii, jak najbardziej. To by było dowodem na to, że język jest jednak faktem społecznym. Nie może być inaczej. Nie może być. Gdzieś jest cień języka, mówię o tych mantrach, gdzie jest niepragmatyczny, tylko rytualny. Jeśli język się wziął właśnie z dźwięków rytualnych, to bardzo pięknie, ale oczywiście, że jest tak, jak najbardziej. To już teraz wiem, że poza tą funkcją prezesa głupoty, chciałbym również zostać szamanem języka. A to ładne, naczelny szaman języka. Naczelny szaman języka. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozmowę.